Witam Państwa serdecznie w murach Muzeum Przemysła Cieszyńskiego. Na takim nieco dziennym spotkaniu. My generalnie Muzeum nie realizujemy promocji książek, ale ta jest absolutnie wyjątkowa. Mimo że chciałam zażartować, że jeżeli będziemy mówili o Cieszynie jako centrum przeświata, tylko a propos środkowej europejskości, tak jak tak się ograniczamy bardzo, bo zagrałem do centrum przeświata przecie. Także bardzo chciałam podziękować za przyjęcie zaproszenia, że panowie profesorowie się zgodzili na udział w tym spotkaniu. Pan profesor Radosław Zędrowski i pan profesor Maciej Dębicki, przepraszam. I teraz gospodarzem tego spotkania będzie pan Wojciech Święt z działu fotografii. Także ja oddam już panu głos i tylko rzeknę, że spotkanie będzie trwało powiedzmy 1,5 godziny. Jeżeli ktoś z państwa będzie jeszcze chciał tę książkę nabyć po spotkaniu, to będzie taka możliwość w kasie. Nie tu, ale w kasie na dole przy wejściu, tam się Państwo podzieli. Także bardzo dziękuję za przyjęcie również tego zaproszenia w tym roku i oddaję panu głos. Dzisiaj nie będzie z pomimowanego towarzystwa, nie? Dzień dobry Państwu. Może zaczniemy jeszcze od kilku słów o naszych prelegentach, chociaż faktycznie w bardzo skrótowej formie, bo jak pani dyrektor powiedziała, się goni nas czas. Pan doktor habilitowany Marcin Dębicki, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, jest pracownikiem Zakładu Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii na tej uczelni. Do jego zainteresowań badawczych zalicza się zwłaszcza Europa Środkowa, ze szczególnym uwzględnieniem polskich sąsiedztw, w tym pograniczy, w tym także oczywiście pogranicza polsko-czeskiego. Oczywiście pan profesor ma bardzo bogaty dorobek pisarski, kilkadziesiąt artykułów naukowych, co najmniej 4 monografie, których jest autorem bądź współautorem. Pan profesor zwyczajny Radosław Zędrowski jest kierownikiem Katedry Studiów Międzykulturowych i Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dyrektorem tego instytutu, przy czym nie tylko politologiem, ale także socjologiem. Zainteresowania badawcze podobne, Europa Środkowa w wielu aspektach, między innymi pogranicza, tożsamość środkowoeuropejska czy miasta podzielone granicą państwową. Oczywiście również dorobek pisarski bardzo bogaty, w tym publikacje dotyczące stricte Śląska Cieszyńskiego. Proszę Państwa, jeśli chcieli o takie sprawy organizacyjne, chcielibyśmy, żeby to spotkanie było podzielone jakby na dwie części. Na wstępie panowie profesorowie, autorzy opowiedzą, o czym jest ich książka. Natomiast później chcielibyśmy podzielić się możliwością wzięcia udziału w dyskusji z Państwem, więc będzie możliwość zadawania pytań, wzięcia udziału w debacie, przy czym mamy nadzieję, że pytania będą merytoryczne, zwięzłe na temat. Także będziemy mogli się zmieścić w tych 90 minutach, ewentualnie może nieznacznie je przekroczyć, o czym pani dyrektor tutaj mówiła. No i jeszcze może dodam, że książkę można jeszcze nabyć, przynajmniej bezpośrednio przed spotkaniem można ją było jeszcze nabyć w kasie Muzeum Śląska Cieszyńskiego, natomiast chyba faktycznie rozchodzi się jak świeże bułeczki. Na przykład na stronie internetowej wydawcy już nie ma możliwości jej zakupu, także jeśli ktoś jest zainteresowany, to doradzam się spieszyć z zakupem. Szanowni Państwo, pan profesor Zędrowski jest postacią raczej dobrze znaną, kojarzoną w Cieszynie, przy czym nie mogę sobie tutaj odmówić drobnej złośliwości. Zastanawiam się, na ile tak naprawdę z działalności naukowej, a na ile z działalności facebookowej. Ja sam pana profesora właśnie w ten sposób początkowo poznałem. Pan profesor Zędrowski jest rodowitym cieszynianinem. Czy Stella, czy nie Stella, tego nie wiem. To może na razie zostawmy. Może to jeszcze wybrzmi w trakcie samej
rozmowy. Natomiast pan profesor Dębicki jest słabiej kojarzony w Cieszynie. Chciałbym zacząć od właśnie pewnego takiego zapoznania się tutaj z naszą cieszyńską publicznością. Po pierwsze, czy mogę zapytać, skąd pan profesor pochodzi, abstrahując od tego, że wykłada pan we Wrocławiu? Wrocławianin. Jest pan Wrocławianin. Z urodzenia. Dobrze. I wyboru. Z urodzenia i wyboru. Urodzenia się nie wybiera, ale potem już tak. Bo sam pan wie, jak to jest tutaj na Śląsku Cieszyńskim, także w Cieszynie, chociaż najbardziej chyba widać to na Zachodziu, że jak ktoś za rozgrzebywanie tych ważnych dla lokalnej społeczności tematów się zabiera z zewnątrz, właśnie nie od nas ze Śląska Cieszyńskiego, tylko z Polski, jak się to mówi, no to nieraz wiele osób się na to krzywo patrzy, wzbudza to kontrowersje. Dlatego na początek, żeby uspokoić naszych dzisiejszych widzów, chciałem zapytać, jaką pan ma legitymację do prowadzenia, do badania Śląska Cieszyńskiego i Cieszyna? Inaczej mówiąc, w jakim stopniu pan poznał Cieszyn i Śląsk Cieszyński? Legitymacji chyba nie mam, takiej formalnej, szczególnie wydawanej przez jakieś ciało cieszyńskie czy śląsko-cieszyńskie. Moją legitymacją jest fakt, że od 20 paru lat zajmuję się pograniczami, będąc najpierw studentem, potem doktorantem, a obecnie pracownikiem Zakładu Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii. Sprawom polsko-czeskim poświęciłem pracę magisterską i pracę doktorską, której znaczna część dotyczyła właśnie cieszyńskiego odcinka wspólnego pogranicza. Cieszynem się zainteresowałem, można by powiedzieć, no trochę trudno rozdzielić wątki, powiedzmy sobie, naukowe od turystycznych. Nawet nie wiem, które były pierwsze, prawda? Już teraz po 20 paru latach sobie chyba tego nie przypomnę. Natomiast jako ktoś, kto od dawna zawodowo, naukowo, badawczo zajmuje się pograniczem polsko-czeskim, potem do tego doszły jeszcze inne pogranicza i sąsiedztwa, ale polsko-czeskie było pierwsze, zdecydowanie pierwsze, no to doszedłem do wniosku, że to, co mam o rzut beretem z Wrocławia, to jest zdecydowanie niewystarczające. Stąd też pomysł, żeby doktorat był tak jakby dwuczęściowy, to znaczy zestawienie moich rejonów, najoględniej mówiąc Karkonosze, z ziemią cieszyńską i porównanie tych dwóch kwestii w kontekście stereotypowym. No a potem się po prostu potoczyło. Nie da się ukryć, abstrahując od tego, jak ktoś jest zakorzeniony w sprawach cieszyńskich, czy jest Stella, czy nie Stella, czy lubi ten region, czy jednak mniej, to w studiach nad granicami, nad pograniczami Cieszyn zajmuje w polskiej nauce bardzo ważne miejsce. W kontekście tego, że jest miastem podzielonym, jak wiadomo. Trzy najważniejsze miasta podzielone na pograniczu polsko-niemieckim to jest jedna sprawa, myślę o Zgorzelcu, Gubinie i Słubicach, ale jeżeli ktoś chce uciec od pogranicza polsko-niemieckiego, to kolejny bardzo ważny i nie mniej interesujący poznawczo ośrodek to jest Cieszyn. Mówię kolejny nie w sensie hierarchii, że Cieszyn jest dopiero po pograniczu polsko-niemieckim, natomiast no, te miasta na granicy polsko-niemieckiej są, myślę, szeroko znane. Cieszyn w skali całej Polski może troszkę mniej. Ale w świecie nauki, nauk społecznych, myślę nie tylko o swojej socjologii, ale także o dziedzinach pokrewnych, wciąż zdaje się być niewyczerpanym źródłem inspiracji. I po znajomości mogę Państwu powiedzieć, że za 2-3 tygodnie wyjdzie kolejna książka. Ja z nią nie mam nic wspólnego, ale koleżanki z zakładu ode mnie, które właśnie ukończyły projekt i książkę, w której porównują narracyjny i imaginacyjny charakter miast podzielonych, na przykładzie Cieszyn, czeski Cieszyn, Słubice, Frankfurt nad Odrą. Jeszcze powinna się fizycznie do końca tego roku ukazać. Więc wracając do głównego pytania, moje legitymacji nie mam, takiej, której mogliby mieszkańcy Cieszyna oczekiwać, żeby powiedzieć, no tak, może się zajmować.
Natomiast za legitymację traktuję fakt tego, że przez, jak mówię, 15 czy 20 lat się tym zajmuję naukowo. A tak zupełnie prywatnie, prywatnych związków nie mam żadnych, prywatnych, rodzinnych z Cieszynem. Natomiast jest niewątpliwie jednym z tych miast, które po prostu lubię. Po prostu lubię ze względu na wiele różnych spraw, takich, które się właśnie objawiły mi na tle turystycznym, naukowym, towarzyskim. Czyli jest Pan nie tylko teoretykiem, ale też praktykiem, w sensie zdecydowanie. Bywa Pan też tutaj nas. Tak, w Cieszynie już nie zliczę, ile razy byłem. No zresztą nie ośmieliłbym się uprawiać tak zwanej nauki stacjonarnej albo kanapowej, czy z zabiórka, czyli zabierać głos choćby jako współautor na temat Cieszyna, nie będąc w nim parokrotnie. Mój głos, no on oczywiście chyba nie jest jakoś bardzo wyraźnie widoczny. Nie wiem, może ktoś, kto dobrze zna styl obu autorów, byłby w stanie wyłapać, która część jest czyja. Ja traktuję... Przepraszam, właśnie o to chciałem zapytać. Mm-hmm. Jak wyglądał podział pracy przy tej książce? Czy można tak coś określić? Czy któryś z Panów odpowiadał za konkretne rozdziały czy zagadnienia? Mm-hmm. To myślę, że mogę odpowiedzieć na to pytanie. Otóż prawie dokładnie 5 lat temu pozwoliłem sobie wygłosić taki krótki wykład w Książnice Cieszyńskiej, no właśnie na dokładnie ten temat. I byłem z tego wykładu, nie ukrywam, tak średnio zadowolony. I pomyślałem sobie, że warto go jeszcze z kimś przedyskutować. I już z Marcinem się już pewnego czasu znamy, połączyła nas pasja środkowoeuropejska. Zaczęliśmy dużo rozmawiać o tym moim koncepcie. I właściwie ta książka jest owocem tych rozmów, to czasami polemik, sporów, w każdym razie dyskusji. I myślę, że bardzo trudno jest teraz wskazać na konkretne fragmenty. Wiadomo, że niektóre akapity może tak, ale całość jednak jest właśnie tym owocem dyskusji. Właśnie taka w nauce dyskusja nad konkretnym problemem, mam nadzieję, że przynosi tutaj dobre owoce w tym przypadku. Tak, no właśnie uzupełniając, to wiecie Państwo, jeżeli nie ma zawczasu podziału takiego sztywnego, typu ty piszesz rozdział pierwszy i drugi, a ja trzeci i czwarty, to później jest problem z takim precyzyjnym wydzieleniem, bo tu chyba nie chodzi o to, spod czyich palców na klawiaturze wyszły konkretne słowa, zdania czy akapity, bo to rzeczywiście było tak, że pewne akapity spisałem ja, a pewne pisał Radek, natomiast istotniejsze jest to, że to, co wyszło spod czyichś palców, było efektem przegadania tych kwestii wielokrotnie, tak, iż później drugi nie musiał za bardzo ingerować, bo to było wcześniej przegadane, ustalone, więc bardziej dochodziła do głosu jakaś kwestia językowa, aptekarska, stylistyczna, a nie stwierdzenie, że no gdzieś tam się nie zgadzamy, prawda? Więc chyba wydaje mi się, że nawet gdybyśmy się zechcieli bardzo zabawić w jakieś takie wydzielanie, co jest czyje, to by było bardzo sztuczne i nie oddawałoby całego ducha pracy nad książką. Dziękuję. To proszę, niech teraz panowie zdradzą, o czym w zasadzie jest ta książka, bo tytuł jest taki trochę tajemniczy, trochę enigmatyczny, na pewno bardzo zachęcający. Natomiast obawiam się, że tutaj wiele osób z sali jednak nie miało jeszcze możliwości, żeby przeczytać tą książkę, a mamy o niej właśnie mówić i do niej zadawać pytania, więc jakbyśmy się mogli teraz dowiedzieć, czego ona dotyczy. To może ja przewrotnie zacznę od tego, o czym ta książka nie jest, bo może tak łatwiej zacząć, a Marcin odpowie na pytanie, o czym ona jest. Otóż nie jest to na pewno książka typowo naukowa, jakkolwiek jest opublikowana w wydawnictwie akademickim. Ja bym powiedział, że jest to takie dzieło z pogranicza literatury naukowej i podróżniczo-awanturniczej, używając takiego określenia z filmu CK Dezerterzy. To po pierwsze. Po drugie, nie jest to na pewno do końca ani książka historyczna, ani etnograficzna, ani też do końca socjologiczna czy politologiczna. Nie jest też to książka faktograficzna. Myślę, że to nie jest opis pewnej rzeczywistości obiektywnie istniejącej, przynajmniej nie do końca.
Ta nasza monografia nie jest też przewodnikiem turystycznym, choć pewnie sporo w niej elementów wycieczkowych, opowieści o miejscach, o ulicach, pomnikach, budynkach, konkretnych postaciach, tablicach pamiątkowych. Jeśli już, to określiłbym mianem takiego literackiego przewodnika po mieście i jego historii, jego tożsamości, jego współczesności. Nie jest też książką kucharską, chociaż sporo w niej wątków kulinarnych i odniesień do takich elementów tożsamościowych Cieszyna, w tym pomnikowych kanapek śledziowych. Nie jest też albumem ze zdjęciami, choć staramy się malować obrazy takie takie wyobrażeniowe, że tak powiem. Także tyle mogę powiedzieć na temat tego, czym ona nie jest. I robię pewien taki wstęp do odpowiedzi Marcina, jeśli mogę. Chciałem powiedzieć, czym ona jest też w 5 punktach. Jest czymś pomiędzy lustrem a krzywym zwierciadłem, tak bym określił tą książkę, w której można się przeglądać, ale mając pewien dystans do tego, co się zobaczy w tym lustrze, czy właśnie krzywym zwierciadle. Jest na pewno owocem naszych przemyśleń, doświadczeń, wspomnień, sentymentów, a może też resentymentów. Jest wyrazem szeregu pytań, na które z różnych względów nie udało nam się znaleźć jeszcze pełnej odpowiedzi i nadal będziemy jej szukać. Jest, tak jak powiedział Marcin, wyrazem naszej fascynacji, ale fascynacji nie bezkrytycznej, cieszyńskim etosem, eposem, toposem, genosem, logosem i biosem, tak to określiliśmy w jednym z rozdziałów. Już kończąc, jest także tak naprawdę książką chyba bardziej o Europie Środkowej niż o samym Cieszynie. Cieszyn jest tylko pewnym pretekstem do zajęcia się Europą Środkową, a w tym tą tytularną stolicą. Tutaj to jest, wydaje mi się, to tworzy rdzeń naszych rozważań. Pytanie właśnie o stołeczność Cieszyna. Nieco przewrotne oczywiście, bo taki był zamysł, ale też wydaje nam się, że udzieliliśmy odpowiedzi, może nie w pełni satysfakcjonującej odbiorcy na to pytanie, ale to już zostawię Marcinowi. Tak, udzieliliśmy odpowiedzi, przy czym wydaje się, że pytanie, które postawiliśmy w tytule, jest właśnie takim pretekstem, czy też prowokacją. O tym najlepiej świadczy nie tylko znak zapytania, ale i fakt, że kluczowe słowo, czyli nie, umieściliśmy w nawiasie. Od początku dając sobie prawo do zajęcia stanowiska, które można by określić mianem migania się od udzielenia precyzyjnej i definitywnej odpowiedzi. A więc rzeczywiście to jest, można by powiedzieć, książka, która, może inaczej, to jest książka na temat Cieszyn a Europa Środkowa, albo środkowo-europejskość Cieszyna. Środkowo-europejskość rozumiana przez pryzmat tych 6 wymiarów, które Radek przed chwilą Państwu przybliżył. I w tej książce nadaliśmy sobie prawo do tego, aby wyrazić własny stosunek do środkowoeuropejskości tego miasta. I to prawo zaznaczyliśmy w podtytule, mówiąc, że książka ta to takie idiosynkratyczne mniemanie, czyli samo słowo mniemanie jest tutaj celowo takie bardzo miękkie, bo to nie są tezy, to są mniemania. Idiosynkratyczne, podkreślające nasze autorskie spojrzenie. Zresztą ten kierunek jest podkreślony też przez metodologię, którą przyjęliśmy, przez warstwę teoretyczno-metodologiczną, ponieważ takimi kluczowymi kategoriami tworzącymi ramę teoretyczno-metodologiczną są z jednej strony imagologia, czyli właśnie studia nad wyobrażeniami na temat pewnych zjawisk czy miejsc, a jednocześnie jest tą ramą, czy częścią tej ramy jest autoetnografia, czyli spojrzenie na dane miejsce przez pryzmat samego siebie. Czyli filtrem dla mówienia o Cieszynie, o jego charakterze, o jego środkowoeuropejskości są
te nasze wyobrażenia, nasz sposób odbioru pewnych kwestii. Mniemania znowuż podkreślają, że tu nie chodzi o obraz obiektywny i w ogóle nie stawialiśmy sobie takiego celu, żeby napisać krótką historię wszystkiego na temat Cieszyna. To jest zbiór refleksji na temat miasta, refleksji zanurzonych w historii, zanurzonych w krajobrazie miasta, ulokowanego również szerzej w krajobrazie beskidzko-karpackim, w kontekście granicy państwa, w kontekście statusu miasta podzielonego, relacji rzecz jasna, które najkrócej można opisać jako polsko-czesko-śląsko-cieszyńskie, chyba tak by to trzeba było nazwać. Więc ponieważ to nie jest książka przygodowa, chociaż Radek zasugerował element przygodowości, to i awanturnictwa, tak. Ponieważ mimo wszystko to nie jest beletrystyka, to nie popełnię ciężkiego przewinienia, jeśli zdradzę Państwu zakończenie, w którym rzecz jasna nie opowiadamy się, czy nie odpowiadamy albo tak, albo siak na pytanie, które sobie postawiliśmy, bo też to pytanie jest dla nas właśnie pretekstem. Z jednej strony jest pewną prowokacją, z drugiej strony jest pewnym pretekstem do tego, żeby snuć opowieść własną na temat miasta w szerszym świetle. To chyba tyle by było na temat tego, czym ona jest. Prowokacja, pretekst, przyczynek do dyskusji. Proszę Państwa, nie wiem, czy to, co autorzy powiedzieli na temat tej książki, już daje Państwu możliwość i ochotę do tego, żeby formułowali Państwo jakieś pytania, bo tak planowaliśmy, że po tej właśnie krótkiej prezentacji ze strony autorów już do pytań przejdziemy, więc czy już ktoś z Państwa chciałby o coś zapytać naszych dzisiejszych gości, przy czym jeszcze raz uczulam, że bardzo proszę, żeby te pytania były konkretne, dotyczyły tematu, nie były jakimiś osobistymi dygresjami. Czy są jakieś pytania? A czemu nie mogą być osobiste dygresje? Bo mamy bardzo mało czasu na to dzisiejsze spotkanie i chcielibyśmy, żeby autorzy mogli tutaj jak najwięcej o samej książce powiedzieć. Natomiast osobiste to może po samym spotkaniu. Proszę. Zdaniem panów, od którego fragmentu najlepiej zacząć? Od początku, czy od jakiegoś specjalnego rozdziału? Od któregoś miejsca panowie by proponowali rozpocząć od tej przygody czytania z waszą książką? To pewnie trochę zależy od tego, czego ktoś poszukuje w tej książce, bo na przykład, pomijając wprowadzenie, pierwsze dwa rozdziały są najbardziej akademickie, w tym sensie, że to są rozważania teoretyczne i metodologiczne, to co Państwu bardzo skrótowo powiedziałem o tych ramach teoretycznych. To jest także refleksja na temat, tak jest w rozdziale pierwszym, a w drugim miasto w ujęciu społecznym, czyli zastanawiamy się nad co to jest charakter miasta, czym jest miejskość. I to też jest rozdział dość teoretyczny, w którym zasadniczo abstrahujemy od samego Cieszyna, bardziej tworząc taką ramę, żeby książka jednak, skoro jest z pogranicza, to żeby miała też walor naukowy. Kolejny rozdział, to jest też dość takie naukowe streszczenie dziejów miasta. Autorskie oczywiście pod względem doboru pewnych treści, no ale wiadomo, że nie piszemy historii według nas, tylko staramy się zrekonstruować pod kątem tego, co istotne dla dzisiejszej cieszyńskości, to znaczy pogranicznego charakteru miasta, Cieszyna jako elementu, ważnego elementu sąsiedztwa polsko-czeskiego. Kolejny, czyli czwarty, proszę wybaczyć, bo ja nie odpowiem wprost na pytanie, od czego zacząć, tylko postaram się raczej bardzo skrótowo powiedzieć, o czym jest każdy z rozdziałów i wtedy chyba potencjalny czytelnik sam będzie mógł zdecydować, co dla niego jest najciekawsze. Rozdział czwarty jest z kolei refleksją na temat tego, czym jest Europa Środkowa jako idea, jako pewien konstrukt społeczny, polityczny, kulturowy,
Więc rekonstruujemy tutaj to, co wiadomo na temat kategorii, czy ją nazwijmy Mittel Europa, czy po polsku, czy po czesku, odnosząc właśnie również do Cieszyna. Rozdział piąty to jest z kolei, to jest tych sześć wymiarów tożsamości miasta, środkowoeuropejskiej tożsamości miasta, czyli właśnie epos, genos, logos, etos, topos i bios, w które to ramy wpisujemy. A możemy jakoś rozwinąć te właśnie kategorie? Dobrze, to zaraz może te kategorie, ja już dokończę, bo już prawie, że kończę omawianie samej struktury i może Radek powie w kilku zdaniach o każdym z tych sześciu pojęć. Czyli wpisujemy w każdy z tych wymiar, albo inaczej, to co wiadomo, to co my wiemy na temat Cieszyna, wpisujemy w każdy wymiar, w każdy z tych sześciu wymiarów tożsamości miasta, w tym przypadku tożsamości Cieszyna. I ostatni rozdział to jest próba takiego podsumowania, zresztą on ma tytuł bliski tytułowi książki, czy Cieszyn jest stolicą Europy Środkowej, gdzie staramy się po pierwsze powiedzieć, jakie inne miasta i z jakich powodów Europy Środkowej mogłyby konkurować z Cieszynem o miano stolicy tego wyobrażonego kręgu. A poza tym przedstawiamy pewien katalog plusów i minusów, czy zysków i strat, a więc próbujemy pokazać, syntetyzując to, o czym była mowa wcześniej, próbujemy pokazać, pod jakimi względami Cieszyn ma poważne atuty do tego miana stolicy Europy Środkowej, a w których wymiarach byłoby mu ciężko konkurować z innymi miastami Europy Środkowej. To ja pozwolę sobie zdeszyfrować te kategorie, zwłaszcza tych pierwszej piątki. To pierwsza piątka o biosie wypowiedział Marcin Kikasów. Mianowicie pierwsza kategoria epos to jest historia wyobrażona. Nie historia taka, jaka jest, czy zestaw suchych, obiektywnych, stwierdzonych faktów, ale to są pewne wyobrażenia na temat przeszłości, w tym przypadku przeszłości miasta. Tego typu historia wyobrażona ma bardzo taki selektywny charakter. To znaczy pewne rzeczy się pojawiają, a pewne rzeczy się ukrywają, albo są ukrywane. Tak? Więc tu nie chodzi absolutnie o to, żeby ustalić cały ciąg zdarzeń. Ona jest, tak jak mówię, z definicji bardzo selektywna, ta historia właśnie wyobrażona. Z kolei genos to jest, tak szeroko ujmując, pewne wyobrażenie nie tylko o przodkach, czy o założycielach Cieszyna, prawda, o wielkich postaciach z początków historii miasta, ale to generalnie jest kategoria, która wskazuje nam na ważne postaci, także współcześnie istniejące, które możemy nazwać liderami, nawet nie tyle lokalnej społeczności, ale takimi liderami pamięci, tymi, którzy tworzą tą pamięć zbiorową, tożsamość danego miasta. Logos wreszcie nam się kojarzy tak. A możemy od razu uchylić rąbka tajemnicy, jak te dwie kategorie, czyli właśnie epos i genos, te związane stricte z historią, z pamięcią historyczną, wyglądają w przypadku Cieszyna właśnie w tym ujęciu, w kontekście środkowoeuropejskim? Nie wiem, czy chciałbym opowiadać o tym, zdradzając treść tej książki, powiem szczerze. W każdym razie, jeśli chodzi, to tak jak w skrócie oczywiście, jeśli chodzi o, ja myślę, że też Państwo się domyślają, jakie to mogą być wątki, prawda? Że jeśli chodzi o epos, to pewnie jest pewien ciąg chronologiczny tutaj. To zaczynamy od legend, prawda? O założeniu miasta, które mają też różne interpretacje, prawda? To jest ta sfera tej przeszłości, właśnie legendarnej, można powiedzieć niehistorycznej, już całkowicie zmyślonej. No potem przechodzimy przez okres średniowiecza, ten okres, kiedy Cieszyn już był poza Polską, a jest to bardzo długi czas, jakie wyobrażenia temu towarzyszą. No i potem jest ten burzliwy przełom wieku XIX-XX, zwłaszcza początek wieku XX, gdzie no ten epos jest niezwykle bogaty w treści. Ale tak jak powiedziałem, nie chciałbym za bardzo zdradzać szczegółów, bo wtedy Państwo nie zapoznałem się z książką, a właściwie taki jest cel, żeby raczej zakręcić na zasadzie zasygnalizowania pewnych wątków.
Ale pozwolę sobie jeszcze wrócić do tej listy Logos, jeśli mogę. No nam się kojarzy z językiem, tymczasem Logos należy rozumieć dość szeroko, jako pewien oryginalny system komunikowania się we wspólnocie. Czyli także pewne gesty, prawda? Nie słowa, ale te gesty też pewne właśnie wyobrażenia. Tutaj. Także Logos to nie tylko język, oczywiście język także, to prawda, Gwara nawet, to jest jasne, natomiast chodzi tutaj o cały zestaw takich oryginalnych gestów czy słów, które nie występują gdzie indziej. Tak? To świadczy właśnie o tożsamości, oryginalności. No etos to jest oczywiście pewien zespół norm, pewnej wartości także, które tytułują tą społeczność, które są dla niej jakoś właśnie specyficzne. No i wreszcie topos, zanim powiemy o biosie, to jest nie tyle sama przestrzeń, prawda, Cieszyna, jako Cieszyna, ale to są konkretne miejsca w tej przestrzeni, konkretne budynki, prawda, konkretne, nie wiem, drzewa, to też jest element pewnego toposu, element przyrodniczy. To wszystko, co widzimy, czego możemy dotknąć po prostu, tak? To jest topos. No i wreszcie bios. Jako swego rodzaju uszczegółowienie tego toposu, bo odnosimy się tutaj do żywych wymiarów miejskości, to przede wszystkim chodzi tutaj o dwie kwestie, albo inaczej, jedną widzianą na dwa sposoby. To być może będzie coś, co Państwa zaskoczy jako mieszkańców tego miasta, ale ten króciutki punkt jest próbą spojrzenia na Cieszyn w kontekście jego bezpieczności, czyli położenia na dogasających stokach Beskidów, czy szerzej rzecz ujmując Karpat, bo jak najbardziej tak właśnie jest. I tu z jednej strony punktem wyjścia, czy taką ramą też, mogłyby być wyobrażenia chociażby snute przez Andrzeja Stasiuka na temat Karpat jako kręgosłupa Europy Środkowej. Tak się swego rodzaju wyraził na temat tego łańcucha. Ale także, nazwijmy to, pagórkowatość terenu, który to element urozmaica rzeźbę, dynamizuje ją, powodując, że dany obszar przestaje być monotonny, a jednocześnie lokuje w ramach tej, powiedzmy sobie, karpackiej ekumeny. Bo co prawda te stoki, te wzniesienia tutaj już dogasają, chociaż jeżeli spojrzymy na Cieszyn w perspektywie wschód-zachód, to zobaczymy, że niekoniecznie, bo przecież przekraczamy Olzę, czyli tradycyjnie najniższy lokalnie punkt, który rzeka sobie wybiera, od której to Olzy, jak wiadomo, teren znowu się nieznacznie, ale jednak podnosi, by potem grzbietem beskidzkim przy tym mini łuku iść dalej. To jest również wpisanie Cieszyna szerzej w kontekst śląsko-cieszyński, którego ważną część stanowią Beskidy, już takie, powiedzmy sobie, w pełni opierzone góry, takie jak mamy w okolicy, nie wiem, chociażby Ustronia czy Wisły, prawda? W Cieszynie to jest troszkę mniej widoczne, bo to Ustroń i Wisła kojarzą się bardziej jako miejscowości górskie, ale myślę sobie, że ten fakt terenu, na którym góry jak gdyby kończą się, to jest dobry sygnał, bo on z jednej strony pokazuje przynależność Cieszyna do tej kultury beskidzkiej, a więc tu mam na myśli nie tylko fakt geograficzny, czyli wzniosłości terenu, ale również kulturowy, prawda? Czyli przynależność do kultury cieszyńskiej, beskidzkiej, wołoskiej i tak dalej. I pozwala krajobrazowo zakotwiczyć miasto w czymś, co jest urozmaiceniem. W literaturze przedmiotu można spotkać, na przykład lubuje się w tym Ziemowit-Szczerek, takie nawiązanie, że łagodne pagórki, w przeciwieństwie na przykład do strzelistych, masywnych, skalnych szczytów gdzieś tam w Tatrach, dajmy na to, albo w Karpatach Rumuńskich, że takie łagodne pagórki, one podkreślają, jak to on mówi, taką przytulność środkowo-europejską. Czyli jest pierwiastek, jak najbardziej żywy pierwiastek ludzki, w przeciwieństwie do nagich skał, gdzie tego pierwiastka ludzkiego jest zdecydowanie mniej.
A jednocześnie nie jest to bariera, bo żeby chodzić po okolicznych terenach, no to nie trzeba podejmować jakichś wysokogórskich ekspedycji. Jeśli mogę jeszcze wrócić do tego genosu, bo zainspirował Pan tym pytaniem, to jednym z elementów tego genosu są ulice, nazwy ulic. To, kogo umieszczamy w tych nazwach i kogo nie umieszczamy. Czasami właśnie to nieumieszczenie, czy nieobecność jakiejś postaci ważnej, a w nazwach ulic, no przynajmniej nas zmusza do zastanowienia, dlaczego tak się stało. Czy to jest wypadek przy pracy, czy też jest to świadomy wybór. I takim paradoksem jest to, że Cieszyn należy do, ja nie wiem, czy nie jest przypadkiem jedynym miastem powiatowym, gdzie nie ma ulicy Piłsudskiego. Brak Piłsudskiego, ale była ulica Piłsudskiego przecież w Cieszynie. Tylko, że to była klawnicida, bo ulica Główna zaraz po zajęciu w Zaozie, prawda? To jest taki też rekord historii. Ale jak popatrzymy na czeską stronę, to wypadł zupełnie dr Benesz, który przecież był w okresie międzywojennym, prawda? Jest jeszcze kilka innych postaci, nie zdradzę Państwu, jakie to są postaci, ale te dwie wydają mi się bardzo takie symptomatyczne. Czyli to, kogo umieszczamy, kogo nie umieszczamy. Nam mówi coś o genosie. Czyli jakby jednym z takich ważniejszych aspektów tej książki, który ma udzielić odpowiedzi na pytanie postawione właśnie w tytule, dlaczego Cieszyn nie jest stolicą Europy Środkowej, jest to, że jest sześć takich kategorii, które właśnie przed chwilą wymieniliśmy, epos, genos na temat pamięci historycznej, kolejne, skończywszy na biosie, o przyrodzie, krajobrazie i panowie po prostu przekazują Wasze przemyślenia na temat tych kolejnych kategorii i oceniają, czy to jest środkowoeuropejskie, czy nie jest środkowoeuropejskie. Tak, można tak powiedzieć, że każdy z tych wymiarów wypełniamy pewną treścią. To jest taka procedura, powiedziałbym, naukowa, to znaczy gdybyśmy mieli seminarium naukowe, to trzeba by wyjść od pytania, czym jest środkowoeuropejskość, czyli jak ją skonceptualizować, co to znaczy. Ogólnie te kategorie, które się kończą na ość, szczególnie jeżeli mają w sobie jakiś pierwiastek geograficzny i kulturowy, są bardzo trudne do zdefiniowania. Niektórzy mówią, że naukowcy się w ogóle nie powinni za to brać, bo to jest pytanie, co to jest polskość na przykład, prawda? Czym jest cieszyńskość, czym jest śląskość, czym jest środkowoeuropejskość? Ba, jeśli ktoś nie lubi Europy Środkowej, to może sobie podstawić pytanie, czym jest europejskość na przykład, prawda? I też mieć z tym masę problemów, takich czysto definicyjnych. No myśmy przyjęli, że problemy definicyjne oczywiście no nie możemy ich zignorować, ale z drugiej strony chcemy jakoś odcisnąć swoje mikropiętno na tym temacie, dlatego uporawszy się ze środkowoeuropejskością, po zaproponowaniu tych sześciu wymiarów, staramy się je wypełnić treścią odnoszącą się już nie abstrakcyjnie, tylko konkretnie do tego miasta. A jednocześnie pozwoliliśmy sobie na ten luksus, żeby, jak powiedziałem, nie przesądzać o tym, czy on jest, czy nie jest. Nawet gdzieś tam pod koniec książki stawiamy bardziej taką wygodną dla nas tezę, że Europa Środkowa, tak naprawdę to mogłoby mieć kilka takich stolic, albo mieć stolicę rozproszoną, jak to w pewnym miejscu nazwaliśmy. Dlatego, że naszym zdaniem no, tutaj trudno bawić się w aptekarstwo i wymierzać, który z tych czynników w odniesieniu do którego z miast Europy Środkowej, a przecież mamy tutaj całkiem sporo aspirantów, wymieniamy ich w książce, więc uciekamy celowo od odpowiedzi, który z tych wymiarów wypełniony jaką cieszyńską treścią powinien przesądzać bądź nie o tym, że to właśnie Cieszynowi należy się to miano. Na pewno z takich konstruktywnych wniosków odnoszących się do tytułu można powiedzieć, że i tak to też formułujemy, że Cieszyn jest w skali Europy Środkowej na pewno ważnym czy bardzo ważnym kandydatem do tego miana, a nie wykluczone, że nawet jednym z najpoważniejszych w skali samej Polski. Dobrze, dziękuję. Czy są jakieś pytania od publiczności? Ja mam pytanie. Proszę. Czy te wszystkie rozważania, one dotyczą w większej mierze samego miasta Cieszyna, czy ogólnie całego Śląska Cieszyńskiego? Myśmy skupili się celowo na mieście, bo
cały ten wstęp teoretyczny, on dotyczy nie regionu, ale miasta. Oczywiście nie da się do końca wypreparować miasta z regionu, bo ostatecznie jest to stolica tego regionu i też pełni pewne funkcje wobec całego Śląska Cieszyńskiego. Niemniej to właśnie miasto, jego właśnie miejsca, takie jak ulice, place, pomniki, które są bardzo istotnym elementem tożsamościowo-twórczym, prawda? I też ich lokalizacja, prawda? To wszystko, także ta przestrzeń miejska nas tutaj wszystkim interesowała, ale też mieliśmy w tyle głowy inne miasta, które myślę, że dość dobrze znamy w różnych częściach Europy Środkowej, jak na przykład nasza ulubiona, odpowiem też za ciebie, Subotica w Wojwodinie, w Serbii, prawda? Też takie miasto w pewnym sensie bardzo podobne do Cieszyna, o też podobnej historii nieco, też dramatycznej momentami, prawda? Także myślę, że o mieście pisaliśmy, prawda? Dobrze pamiętam, bo to już jakiś czas temu napisane, więc lecieć. Zdecydowanie pisaliśmy o mieście, ale też ponieważ traktowaliśmy tę stołeczność tytułową z takim bardzo dużym dystansem, no bo proszę Państwa, tak, co tu dużo mówić? No, jakie miasto można precyzyjnie określić mianem stolicy Europy Środkowej w sytuacji, gdy po pierwsze nie ma pełnej zgody, że coś takiego istnieje, po drugie, jeśli istnieje, to w bardzo różnych wymiarach, od geopolityki przez wymiar kulturowy, historyczny i tak dalej. Jeśli istnieje, to trzeba by precyzyjnie nakreślić jej granice, skoro stolica to musi mieć granicę tego czegoś, czego jest stolicą. Tu też w literaturze nie ma i nie było nigdy zgody i pewnie nie będzie. Więc to jest znowuż, ta stołeczność to jest też taki pewnego rodzaju pretekst, bo w książce, gdy już tak rozprawiamy się z różnymi konkurentami Cieszyna, to wspominamy też, że o tym, że ta stołeczność, to już trzeba by ją w bardzo duży cudzysłów wrzucić, mogłaby odnosić się tak naprawdę do całego regionu. Śląsk Cieszyński jest jednym z nich, ale przecież mamy i Spisz, i Orawę, i Bukowinę, i Zakarpacie, i Wojwodinę, i Siedmiogród. Więc takich regionów, można by też Wileńszczyznę, żeby nie pozostać zakutym w habsburskie czy pohabsburskie klimaty, więc takich regionów też jest sporo. Ale żeby cały obraz skomplikować, to stawiamy sobie też taką jakby wizję, może inaczej, przyświeca nam taka wizja tego, że ta stolica nie powinna być czymś wielkim. A więc trochę inaczej niż to wygląda w Europie nie tylko środkowej, ale przede wszystkim środkowej, gdzie stolica zwykle o kilka długości dystansuje kolejne miasto w danym państwie. My idziemy raczej tropem takim, że stolica Europy Środkowej, czyli miasto, które będzie miało skondensowany sposób pewne atrybuty środkowoeuropejskie, to powinno być miasto na przykład wielkości właśnie Cieszyna albo niewiele większe, a nawet pewne argumenty mogłyby przemawiać za miejscowościami znacznie mniejszymi, nawet wioskami, co już w ogóle by się kojarzyło z pewną herezją, prawda? Bo jak wioska mogłaby być stolicą? W pewnym sensie nakreśliliśmy tą stołeczność, jeśli dobrze pamiętam, w taki sposób czysto konstruktywistyczny. To znaczy, jak popatrzyliśmy na mapę, to zobaczyliśmy Cieszyn w równej odległości do Krakowa i do Łomuńca, dwóch bardzo środkowoeuropejskich miast. Już pomijam fakt w podobnych odległości do Warszawy, do Pragi, do Budapesztu, trochę bliżej Bratysława i Wiedeń. Czyli też takie miasta, które by można, no może z Warszawy byśmy się musieli tutaj trochę głębiej zastanowić, uznać za bardzo środkowoeuropejskie. Wówczas ta centralna pozycja, jeszcze czysto geograficznym Cieszyna, no mogłaby być argumentem za jego stołecznością, ale pamiętajmy o tym, że tą stołeczność cały czas traktujemy z takim lekkim przymrużeniem oka oczywiście. Ja bym sugerował, że nawet z dużym przymrużeniem oka i to nie wiem, czy to nie jest troszeczkę na zasadzie koniaku ją za banogę podstawia, że to akurat Cieszyn stolicą centralnej Europy, ale znaczy środkowej Europy, ale w ogóle nie wiem, jak większość z Państwa, podejrzewam, że jest w podobnej sytuacji jak ja, to znaczy książki nie czytała, co przypomina mi cokolwiek dyskusję Fischera z Wieniawą na temat Prusta, którą Fischer ostatecznie zakończył. Mam nad tobą tę przewagę, że nie czytałem, a Prusta, a ty tak, nie?
No i troszeczkę z tego, co panowie mówią, to wynika, że to jest takie trochę silvarerum i wszystko tam w gruncie rzeczy w tej książce jest. Ja w związku z tym się zastanawiam, bo w dalszym ciągu nie wiem, o czym konkretnie jest ta książka, czy bardzo bym ją chciał kupić. I ponieważ jest to rodzaj takiego wieczoru autorskiego, jak gdyby, to częścią wieczoru autorskiego jest lektura jakiegoś fragmentu twórczości, a niewątpliwie ogromnym walorem albo wadą dzieła jest jego wartość literacka. I w związku z tym, czy możemy się spodziewać, że zostanie odczytany jakiś fragment, bo na ten sam temat można mówić porywająco, a można, no, niekoniecznie. Więc jak panowie na ten temat? Zanim o fragmencie, to jest do pewnego stopnia silvarerum, ale na pewno to nie jest o wszystkim. Bo jak powiedziałem, no nie chodziło nam o to, żeby stworzyć krótką historię wszystkiego, nawet jeśli to wszystko odniesie tylko do Cieszyna. To znaczy, mimo wszystko staraliśmy się trzymać ram wyznaczonych przez środkowoeuropejskość, czyli w części do tej poświęconej historii, ale także tożsamości miasta, czy charakteru miasta, bo tego słowa używamy w tytule. To jednak nie chodziło nam o to, żeby opisać wszystko, nie wiem, co po prostu się w Cieszynie zdarzyło, bo to paręnaście lat temu wyszły dzieje Cieszyna, prawda, kilkutomowe i w ogóle nie aspirowaliśmy do tego, żeby wnosić korektę do tego dzieła. Więc nam chodziło o to, żeby wspomnieć o tych wątkach z cieszyńskiej przeszłości i współczesności, które wpisują się w ramy jego wyobrażonej środkowoeuropejskości. Przepraszam za rym. Ja pozwolę sobie odczytać może to, co ten fragment, który wybraliśmy na okładkę, bo to też nie czytać jakichś bardzo obfitych fragmentów, to jest jeden akapit. Przypisując sobie moc uczynienia przedmiotem naszych rozważań Cieszyn jako jeden scalony organizm, a więc zbyt de facto i de jure nieistniejący, osuwamy się nieco w inny wymiar rzeczywistości. Należy jednak pamiętać, że formuły, którymi można opatrzeć nasz zamysł, ćwiczenia imagologiczne, intelektualna ekstrawagancja, werbalny performance, bądź ocierający się o sferę artystyczną nieledwie koncepcyjny happening, mają za zadanie ułatwić nam rozprawianie o innej figurze wyobrażeniowej, stolicy Europy Środkowej. Zgadzając się z Olgą Tokarczuk, która opisując funkcjonowanie dzisiejszego świata, gorzko konstatuje, że teraz wyobraźnia nie jest nam już potrzebna, mamy wszystko na wyciągnięcie ręki po smartfonu. Nieco przekornie proponujemy takie ujęcie rzeczywistości, które osadzone jest właśnie w wyobraźni. Tylko u nas ogłaszamy więc niczym rolnik zachwalający na targowisku swój stragan. Cieszyn i czeski Cieszyn tworzą środkowoeuropejską jednią i to bez jednego wystrzału, gwałtów, kłótni i protestów. Także taki fragment by zaproponować. Można oczywiście jakiś losowo wybrać, ale chyba nie w tym rzeczy. Dziękuję. Ja sobie pozwolę, bo to za pańskie pytanie. Ja mam wrażenie, że w tej książce rzeczywiście jest wszystko już. I to takie smutne trochę to jest. Mój wniosek dla mnie smutny, ponieważ czytając to, wydaje mi się, że mamy już wszystko możliwe wynieśli i opisali. Może nie szczegółowo, ale wszystko zasygnalizowali. Ja nie wiem, czy wreszcie jeszcze pozostaje. Obawiam się. Można tylko rozwijać to, ale ja myślę, że wszystko jest zasygnalizowane. Teraz jeszcze tak. Mam takie dwie rzeczy, mianowicie, a propos tej środkowej europejskości, ja się zastanawiam, jaką rolę pełni granica w tym, bo te pozostałe miasta wcale takiej historii nie mają, czyli ta granica, nie wiem, czy ona ma jakieś znaczenie, w ogóle to, że miasto jest podzielone, czy w kontekście środkowej europejskości nie ma znaczenia. I chciałam, muszę powiedzieć, mianowicie, w Cieszynie były dwie ulice Piłsudskiego, prawda? Bo były dwie, bo najpierw w 35 bodajże powstała przy ulicy, gdzie jest dzisiaj Matejki, nie? To była. Potem w 38 się pojawiła druga. Znaczy może mieliśmy przesyt, tego nie ma.
Ale jeżeli, chciałam zapytać na granicy, ale jeszcze druga rzecz, mianowicie chciałam zapytać, jeżeli chodzi o te 6 kategorii, bo bardzo mi się podoba ten podział, który panowie nam zrobili. To jest fantastyczny ten podział. Jak można na cieszyć, pan patrzy właśnie przez te kategorie. Chciałam zapytać, która z tych kategorii dla pana jako niecieszynioka, dla pana jako cieszynioka, przepraszam, że tym powiem, jest najbardziej atrakcyjna w kontekście tego miasta. Może być atrakcyjna dla niecieszynioka i dla cieszynioka. Zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze chciałbym się odnieść do tego pańskiego pytania, wystąpienia. Ta książka też powstała z takim zamysłem, że jest naprawdę bardzo bogata literatura historyczna, więc nie można wyważać otwartych drzwi, prawda? Etnograficznie Cieszyn, Śląsk Cieszyński są świetnie przebadane. Literaturoznawstwo również. Chcieliśmy znaleźć dla siebie jakąś niszę, to znaczy napisać książkę, która no jednak będzie inna od tych, które już powstały. Tak, oczywiście to może się nie podobać, bo ta konwencja, ten gatunek, to nie każdemu to się, jeżeli ktoś lubi historię wyłącznie, no to się może nie spodobać. Tak? Także tylko chciałem tak tytułem do powiedzenia. Nie, proszę o granicę. To ja może, niezależnie od tego, jak do kwestii granicy, bo rozumiem, że drugie pytanie jest do mnie jako osoby z zewnątrz. Ale ja powiem, tę kwestię połączył w ramach odpowiedzi i powiedział tak. Dla mnie główny przedmiot fascynacji trudno jest umieścić wyłącznie w jakimś jednym z tych wymiarów. To znaczy mnie w Cieszynie interesuje, czy nawet fascynuje, splot tych czynników, które składają się na mój główny obszar zainteresowania, czyli pogranicze, rozumiane nie tylko jako terytorium w sąsiedztwie granicy państwa, ale pogranicze jako obszar przeplatania się różnych pierwiastków narodowościowych, kulturowych, wyznaniowych, kulturę rozumianą oczywiście bardzo szeroko, a więc nie tylko jako tak zwaną kulturę wysoką, ale także kulturę dnia codziennego. Więc dla mnie, jako osoby z zewnątrz, największym atutem czy taką elementem fascynacji jest właśnie ta szeroko rozumiana pograniczność Cieszyna w dwóch różnych odsłonach. To znaczy inaczej rozumiana pograniczność 100 czy 130 lat temu, jeszcze za czasów austriackich, i inaczej, bo tak zupełnie na dzisiejszą miarę, pograniczność rozumiana współcześnie. Jest dla mnie pewnym również elementem fascynującym silna tożsamość lokalna, miejska, czy nawet bardziej powinienem powiedzieć lokalno-regionalna. Wiele z Radkiem rozmawialiśmy na temat tego przecięcia właśnie Stela i nie Stela. Ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie to jest coś fascynującego. Tu używam tego słowa nie na zasadzie bardzo mi się podoba, czy bardzo nie, tylko intrygującego, ciekawego poznawczo, bo jak powiedziałem, jestem z urodzenia i z wyboru wrocławianinem. Czyli można by powiedzieć, z punktu widzenia owego stelanizmu, to jest no, dokładne przeciwieństwo, prawda? Zważywszy na 100% wymianę ludności we Wrocławiu. I coś takiego, jak jakieś spory typu, kto ma większe prawo do tego, żeby być cieszynianinem, kto w ogóle ma prawo, żeby nim być, a kto zostaje wykluczony z tej kategorii, z mojego wrocławskiego punktu widzenia, to jest coś no, niesłychanego. Myślę, że nie tylko z wrocławskiego punktu widzenia, aczkolwiek u mnie, w moim przypadku, tu posłużę się cytatem z Karola Modzelewskiego, z jego książki Zajedziemy kobyłę historii, który napisał o Wrocławiu, że tu wszyscy byli swoi, dlatego że wszyscy byli skądś. I to jest niezła wykładnia tego, co z mojego wrocławskiego punktu widzenia jest intrygującego w Cieszynie. Dodatkowo intrygujące, ciekawe czy ciekawa jest ta różnorodność kulturowa, jest ta autochtoniczność, jest ta silna lokalność, której w Polsce nie mamy zbyt wiele. Ja z jednej strony z fascynacją podchodzę do tego, że we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku wszyscy są skądś, prawda? W perspektywie ostatnich niecałych 80 lat. I trudno, żebym to negował, bo również ja jestem skądś w takiej perspektywie wielopokoleniowej. Jestem za młody, żeby mówić o 45 roku, ale pokoleniowo również jestem nie z Wrocławia, można powiedzieć.
Więc z jednej strony to jest częścią jakiejś mojej tożsamości na Dolnym Śląsku, tak się o tym też troszeczkę mówi, że właśnie w myśl Modzelewskiego wszyscy jesteśmy skądś, dlatego wszyscy jesteśmy swoi. Ale jednocześnie to w najmniejszym stopniu nie wyklucza fascynacji tym, że w innych miejscach Polski, jak na przykład na Śląsku Cieszyńskim, może być zupełnie inaczej. Więc nie wartościując, gdzie jest lepiej, odpowiadam jak gdyby na pytanie, co jest dla mnie najciekawsze, czy co fascynujące. Poza tym w samej nazwie mojego zakładu mam słowo pogranicze, którego częścią jest granica, więc taki obrazek jak przekraczanie granicy. I tu powiem trochę prowokacyjnie, niezależnie od tego, czy mamy Schengen, czy nie, granica ma w sobie potężny potencjał związany z jednej strony z taką dwoistością. Ona i łączy, i dzieli, prawda? I łączy, i dzieli. Mamy chwilowo, mamy nadzieję, że długo ta chwila będzie trwała, kiedy raczej łączy niż dzieli, ale bywało różnie i być w przyszłości też może różnie. To ten moment, czy miejsce styku różnych języków, wyznań, gwar, kultur, codzienności, to jest też co mnie zawsze bardzo interesowało. We Wrocławiu też to jest, ale w trochę innym wymiarze. Można by powiedzieć, że tam są bardziej różne odcienie polskości, prawda? Polskość centralna, polskość z Wielkopolski, polskość kresowa, chociaż nie przesadzajmy w rozmiarze tego zjawiska. Natomiast tutaj jest różnorodność wymykająca się jednej kategorii narodowościowej, czyli Polacy i tylko Polacy. Jeśli mogę odnieść się do tych dwóch kwestii. Granica i to, jakie ono ma znaczenie dla tożsamości Europy Środkowej. Mówi się, że Europa Środkowa to jest taka kraina nieustannie wędrujących granic, gdzie ludzie żyjący w jednym miejscu potrafią przeżyć to życie w kilku państwach, nie ruszając się. Prawda? I to nie jest tylko fenomen Cieszyna, bo można znaleźć wiele podobnych miejsc w Europie Środkowej. Zatem to jest wyznacznik środkowej Europy. No, czegoś takiego nie znajdziemy w Europie Zachodniej. To jest ta dyferencja specyfika Europy Środkowej. To jest, jeżeli ja miałbym wskazać któryś z tych sześciu elementów, które jakby szczególnie mi jakby pasują i podobają mi się, tak? I dla mnie są pod względem treści bardziej interesujące, to niewątpliwie będzie to topos. Topos dlatego, że jak się porówna Cieszyn, jeden przykład tylko, żeby się nie rozgadać, porówna się Cieszyn z innymi miastami w Polsce, a nawet w innych częściach Europy Środkowej, to takiego nasycenia pomników, tablic już pamiątkowych różnego rodzaju nie spotka się. Znaczy my może tego nie zauważamy, dla nas to jest oczywiste, prawda, element krajobrazu, ale jak się pójdzie do jakiegokolwiek innego miasta w Polsce, głowę daje, że połowy tego nie będzie. No, jest to też element pewnego toposu, prawda? Ale też eposu oczywiście i genosu, no bo wiadomo, że pomnik konkretnej osoby, prawda? Ale umiejscowiony w przestrzeni miejskiej. Ale to jest środkowoeuropejskie? To świadczy o środkowoeuropejskości Cieszyna, że ma miejsce nasycenie takich miejsc pamięci? Myślę, że tak, bo jak pojedziemy choćby na Węgry, tak? Które są ewidentnie częścią Europy Środkowej, tak? Czy do wielu miast czeskich, tam też znajdziemy. To oczywiście to kwestia nasycenia, jak bardziej, mniej, ale to też jest, prawda? Czy to na co zwracają uwagę osoby, które przyjeżdżają do Cieszyna, dziwią się, co to są za tablice umieszczane w sklepie mięsnym, spożywczym, obuwniczym, gdzie są zdjęcia ludzi, nauczycieli, prawda? Te tabla są słynne, prawda? To jest właśnie element Europy Środkowej. Pojedziemy do Austrii, to zobaczymy. Pojedziemy do Siedmiogrodu, na Węgry, to tam jest, prawda? To jest element właśnie tej tradycji środkowoeuropejskiej. To jest takie bardzo sympatyczne, wydaje mi się. Tutaj chyba ważnym elementem, domykając tę kwestię, jest właśnie to nagromadzenie różnych tradycji, eposów i kultur. Bo proszę Państwa, zauważmy, że Polska po 1945 stała się w sensie etnicznym państwem homogenicznym, prawda? O ile w międzywojniu mieliśmy 35% według oficjalnych danych, czyli w praktyce więcej ludności, która nie identyfikowała się z polskością, no to wichura II wojny światowej i czasów bezpośrednio po niej spowodowała, że staliśmy się społeczeństwem, w którym mniejszości narodowe, etniczne stanowią około 3%, prawda?
Zobaczymy, co spis powszechny powie, to zresztą temat na osobną opowieść. Więc to jest coś, co stanowi takie nawiązanie do środkowoeuropejskości rozumianej jako wielość kultur. Celowo mówię wielość kultur, a nie wielokulturowość, bo dla mnie to są dwie różne sprawy. A więc mówimy tutaj o pewnej wielości kultur nagromadzonych w czasie i przestrzeni. W czasie, czyli patrząc na historię, ale także na współczesność. No i w przestrzeni, czyli w odniesieniu do miasta, czy jeśli chcielibyśmy wyjść poza granice miasta i skoncentrować się na regionie też. To teraz, przepraszam, szybkie pytanie ode mnie jeszcze. Ja chciałem zapytać panów, czy panowie się zgadzają z tym, co powiedziała pani dyrektor Irena French, że właśnie w tej książce jest zawarte w zasadzie, no, wszystko, co jest zawarte w tej książce, już gdzieś było powiedziane, bo ja miałem wrażenie, że właśnie panowie przekonują, że ta monografia ma właśnie taki charakter eksperymentalny, innowatorski. To ja może odpowiem w ten sposób, bo to pytanie bezpośrednio nawiązuje do tego, o czym powiedziałem Radkowi po raz pierwszy dzisiaj, pół godziny przed naszym spotkaniem, że łażę sobie po mieście wczoraj i dziś, po jednej i drugiej stronie. Przyszło mi do głowy, że po napisaniu tej książki wciąż nie czuję się spełniony w sensie opisu cieszyńskości. Tak dokładnie ci powiedziałem, że chciałbym się zagłębić w jakąś taką etnografię, czyli już bez wykładów historycznych, nawiązywania do pomników, nazw ulic, do środkowej europejskości, tylko opisać kulturę dnia codziennego, że tak powiem, i pokazać tę cieszyńskość przede wszystkim skoncentrowaną na współczesności, takiej codzienności właśnie a la te wystawy sklepowe, a la kultura kulinarna, na wzór trochę, nie wiem, zderzenia kultur knajpianych, co mnie zawsze bardzo fascynuje, w sensie biesiadowanie po polskiej i po czeskiej stronie, typ lokali, ich wystroje, oferta, zachowanie publiczności itd., itd. Żeby dać Państwu przykład tego, co mam na myśli, to powiem, że we Wrocławiu mamy knajpy, które się stylizują na knajpy czeskie. Nawet są nazywane mniej lub bardziej idiotycznie, typu, nie wiem, drewny kocur, co ma robić zabiewiórkę, gdzie w zasadzie no, czeski element sprowadza się do tego, to jest ważny element, sprowadza się do tego, że jest oczywiście czeskie piwo lane, chociaż we Wrocławiu to nie stanowi żadnego elementu, bo mamy wiele barów, restauracji, czy takich zwykłych knajp, mówiąc ordynarnie, w których jest lane tylko czeskie piwo, a polskiego nie uświadczysz. Więc w lokali, w którym oferta kulinarna to jest czeskie piwo lane plus jakiś smażony ser albo gulasz, ale tam nie ma życia czeskiego. I ja z jednej strony lubię nawiedzać tego typu przybytki w Czechach, ale we Wrocławiu mnie w ogóle do nich nie ciągnie. Ale to absolutnie mnie do nich nie ciągnie, a gdy razu pewnego poszedłem, to wyszedłem zniesmaczony bynajmniej nie tym, że piwo było niedobre, tylko tym, że to jest marna podróba, bo czeska knajpa wygląda zupełnie inaczej. Więc to mam na myśli mówiąc, że z mojego punktu widzenia Cieszyn wciąż domaga się pióra, którego chyba ja nie mam i mieć już nie będę, to znaczy bardziej literackiego i poetyckiego, prawda? To jest trochę na zasadzie takie, jak Pilch opisywał Wisłę. Na pewno nie będzie mnie stać na tego typu opis, albo jak inni wielcy pisarze czy poeci, nie wiem, Claudio Magris i jego Triest, albo Warga i Budapeszt, cała masa różnych miejscowości. Więc w tym sensie czuję się niespełniony, ale też mam świadomość, że to chyba jest jednak poza moim zasięgiem. Ja myślę jednym zdaniem, jeśli mogę. Dla mnie osobiście bardzo interesującym tematem, ale w takim właśnie ujęciu bardziej socjologicznym czy antropologicznym, byłby właśnie ten wieloreligijny pejzaż Cieszyna, prawda? Faktycznie Cieszyn też bardzo mocno wyróżnia się na tle wielu miast w Polsce. Jest to element bardzo ważny, element kultury, prawda? Także kultury dnia codziennego, tego w jaki sposób przeżywa się swoją religijność w przestrzeni publicznej, prawda? Także to też otwiera świetne pole dla socjologów religii, dla socjologów kultury, jak najbardziej. Widzę, że publiczność zaczyna się rozkręcać. Najwyższa pora, bo mamy niecałe
25 minut. Użycie terminu stolica jest pewnym nadużyciem, bo wiele miejscowości, nawet małych, dużych, chciałoby być stolicą. Dla przykładu, jak święto dwóch zorganizowano w Wiśle, to pisali już publicyści Wisła, stolica polskich gór, albo polskich uzdrowisk górskich. Ja naliczyłem kilkadziesiąt stolic w Polsce, które nie były centrami administracyjnymi, czyli stolice powiatów czy województw. Zresztą, co to za stolice były? Co jest stolicą Suwalszczyzny? Kiedyś jak było województwo? Suwałki czy Ełk, który był większy? I teraz na czym polega dowcip? Otóż przestało wydobywać siarkę w Tarnobrzegu i przestała być stolica polskiej siarki. Stolica polskiej miedzi na Dolnym Śląsku. Co jest stolicą polskiej miedzi? Czyli gdyby zastosować to kryterium do Cieszyna, bo mógłbym zgadnąć, o czym panowie w książce nie napisaliście, przy pomocy krótkich pytań, tak, nie, to przecież Cieszyn się stacza stoczą gospodarczą. A zazwyczaj stolicą przybywa nie tylko liczba ludności, a wszystkie miasta wokoło to było ludności od 15 do 30%. Od Karwiny, Czyńca, Prawieżowa, Jastrzębia, które nie jest na Śląsku Cieszyńskim, ale już nie ma 100 tysięcy, tylko 80 coś, Karwina 60 kilka, miała prawie 100, czyli ta stolica się troszeczkę stacza. I teraz oczywiście, że to jest dobre na tytuł, bo nawet tłumacz Szwejka, Wólka Laskowski, krótko burmistrz Cieszyna, o czym ludzie nie wiedzą, nawet burmistrzowie Cieszyna, zaraz po wojnie, kiedy chciał, żeby książka się rozeszła, to zatytułował ją Księżyc nad Cieszynem. A o Cieszynie to tam jest niewiele, w moim żelandu jest więcej. Jak naj... Nie, powiem tak, że jeżeli taka stolica jak Cieszyn, bo człowiek by się obudził, jak to Cieszyn, stolicą Śląska, dlaczego nie czeski Cieszyn? No, ale panowie, jeśli będziecie, to o cały Cieszyn chodzi, prawda? I w związku z tym ja bym powiedział tak. Proszę odpowiedzieć krótko, tak, nie, czy państwo napisaliście, bo jest problem na przykład migrantów w Cieszynie. Tak jak w Warszawie słoików, gdzieś krzoków, pioków, prawda? To jest problem w tej stolicy. To jest problem emigracji tej młodzieży wykształconej, która w upadku 10 zakładów pracy. Prawda? Ja już nie mówię o ulicach i innych sprawach, bo jest to największe przejście na południu Polski. Prawie tak liczne, prawda, bazarowe jak Gernicz i Zgorzelec. Więc ja to widzę troszeczkę tak, że twierdzę, że gdyby pisali panowie dwóch, trzech, jeden byłby geografem od geografii gospodarczej, drugi byłby demografem, trzeci historykiem, to się okazuje, że ta stolica to troszeczkę tak naciągana jest. I na przykład mam pytanie, czy państwo napisaliście o legendach cieszyńskich, miejskich, tak jak etnologowie to badają, czy jest jakiś wątek tam w tej książce, legendy miejskie, cieszyńskie, albo o największych aferach, przecież wcale Warszawa nie była pierwsza ani Gdańsk, jakieś tam Amber Gold, a u nas było pierwsze, w skali Polski, prawda, Art B, czyli jako stolica, no mamy pewne osiągnięcia, prawda, mamy w przemycie, w komunikacji kiedyś, ekspres przechodził, że to jest ciekawy temat. O czym byście pisali, żeby przeciętny, niewykształcony, ja nie jakiś magister, ale taki drobnomieszczanin cieszyński z osiedla z lat 50., bo są trzy osiedla, prawda? Bo pan mówił o tej substancji mieszkaniowej, żeby on tam coś znalazł ciekawego. Co tam jest najciekawsze w tej książce? Bez teorii. A tylko jak pan rozumie pojęcie legendy miejskiej, bo żeby mógł... No wie pan, czasami etnologowie przywiązują wagę do pewnych zjawisk, które po prostu no, znane są tylko miejscowo, prawda? Tak jak się czasami w reportażach, w filmach... Powiadam, bar Kurczak. Słucham? Opowieść o barze Kurczak. Tak, tak. Ja jako elemencie legendy miejskiej. Tak. Na samym końcu książki, doklejona trochę, już po zakończeniu, to jest ten element. Jest jeszcze parę innych, ale na ten jeden mógłbym wskazać teraz. Uzupełniając to powiem, że ten bar Kurczak to taka trochę nasza niespełnione zadanie, bo książkę pisaliśmy przede wszystkim w czasie niestety pandemii, kiedy po barach nie można się było szwendać. W związku z tym Kurczak jest tylko taką jedyną egzemplifikacją tego, co zamierzaliśmy zrobić obszerniej. Ale ponieważ w nauce jest tak, że pewne projekty trzeba sfinalizować w określonym czasie, to nie mogliśmy czekać, aż pandemia nam pozwoli penetrować inne lokale pod kątem opisu w książce. Ale co się tyczy tego, że gdyby geograf czy ekonomista spojrzał, to dostrzegłby tam coś innego, albo o tej siarce, która się skończyła i przestał być Tarnobrzeg stolicą. My podchodzimy do sprawy kulturowo.
rozmiar dla nas, mógłbym powiedzieć, nie ma większego znaczenia, a jeśli ma, to nawet w zupełnie innym stopniu niż to dla ludzi zwykle to znaczenie się ujawnia. Bo my podeszliśmy do tematu troszkę na zasadzie takiej, że to nie musi być duże miasto o potencjale, o wzwyżce demograficznej na przykład, tylko podeszliśmy trochę tak, jak, żeby dać przykład. W Stanach Zjednoczonych stolicami stanów wcale nie są największe miasta. W Anglii najważniejsze uniwersytety są w dziurach, można by powiedzieć, typu Oxford czy Cambridge, na tle metropolii angielskich. Potężne centrum imienia Herdera w Niemczech mieści się w Marburgu, o którym mało kto słyszał. Więc trochę na podobnej zasadzie podeszliśmy do problemu my, czyli nie chodzi o to, czy Cieszyn jest na fali wznoszącej, czy wręcz przeciwnie obecnie, czy ludzie migrują, czy emigrują, tylko chodzi o jego pewien potencjał kulturowy, dla którego nawet zwijanie się miasta, gdybyśmy mieli postawić taką tezę, nie stanowi przeszkody. Bo tak jak powiedziałem, z naszego punktu widzenia stolicą Europy Środkowej mogłoby być miasto nawet znacznie mniejsze niż Cieszyn, a nawet wioski, w których czasem być może lepiej widać pewną swoistość kulturową. My się z tym wątkiem rozprawiamy, pisząc, nawiązując, dlaczego na przykład naszym zdaniem Cieszyn ma w sobie więcej środkowoeuropejskości niż, dajmy na to, Kraków. To może być miłe sercu Cieszynia. Kraków, jak i wiele innych miast, które uchodzą za ikony Europy Środkowej, typu, nie wiem, Zagrzeb, Lwów, Bratysława i długo by jeszcze wymieniać, w pewnym momencie, to znaczy konkretnie od końca XIX wieku przez cały XX, tracił swoją swoistość ze względu na gigantyczny rozwój procesu urbanizacji i ze względu na napływ ludzi, którzy zaczęli zmieniać tę kulturę. I pierwiastki środkowoeuropejskie, ujmując rzecz matematycznie, zaczęły stanowić znacznie mniejszy element szeroko rozumianego pejzażu kulturowego tych miast, aniżeli to jest w miejscowościach mniejszych, gdzie ten punkt odniesienia, to tło, jest z definicji mniejsze niż na przykład w Krakowie czy we Lwowie. I tym sposobem środkowoeuropejskość widać nie tylko po rynku, prawda, albo po lokalach, które sobie dadzą, jak dadzą sobie, nie wiem, CK w tytule, albo zawieszą Franciszka Józefa w środku, tylko środkowoeuropejskość widać szerzej, a co więcej, i to jest też bardzo ważne, ta środkowoeuropejskość nie jest produktem marketingowym. Czyli tego się nie wystawia po to, żeby zwabić turystów, tylko ona po prostu jest częścią miejscowej ontologii, że tak powiem. Ale patrząc z tego punktu widzenia, porównując Cieszyn do Krakowa, to Cieszyn jest w podobnej sytuacji w gruncie rzeczy, bo od momentu, no w Krakowie, no wiadomo, z jednej strony nowa huta, z drugiej strony ubytek Żydów na przykład, prawda? Ale w Cieszynie jest identyczna sytuacja, przecież nie ma Żydów, nie ma Niemców. Więc są w zasadzie tylko Polacy i Czesi, plus część mieszana, która nie ma za bardzo świadomości, kim jest w gruncie rzeczy, prawda? Tutaj ta kwestia z Kopertoków chociażby, prawda? To jest tam szóstał, nie? No więc, ja tu nie widzę za bardzo potencjału na jakąś ekspansję kulturową, raczej jakieś zamknięcie, zaskorupienie na jakimś tam etapie. Co z tego wyniknie kiedyś, Bóg raczy wiedzieć, ale na razie jesteśmy w takim, mnie się wydaje, labilnym układzie. Myślę, że to zniknięcie Żydów i zniknięcie Niemców to jest właśnie też bardzo typowe w ogóle dla całej Europy Środkowej przecież, nie? Więc to jest element, który by wpisywał się Cieszyn w kontekst Europy Środkowej, nie? Tych 15 milionów Niemców, którzy w ciągu kilku lat po prostu zniknęli z Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, prawda? Podobnie z Żydami także. Czy są jakieś kolejne pytania? Proszę. Znaczy, bardzo mi się podoba konwencja, nie znam tekstu, także, ale pomysł jest świetny, żeby zainteresować regionem. Ja jestem z rodziny zaluziańskiej, ciągle o tym opowiadam w całej Polsce. Zresztą Cieszyn jest bardzo znany i ten problem jest fajny, bo troszkę, oczywiście bez szczegółów, ale funkcjonuje w jakiejś świadomości społecznej. Natomiast chcę powiedzieć, jestem od czasu wojny głównie na Ukrainie
I jestem w ciężkim szoku, wcześniej to przeżyłem w Wilnie i w okolicach, że jak się jeździ, nie w samym Lwowie, ale po prowincji, po Galicji, tej dalekiej naszej, w województwie lwowskim, a nawet w Tarnopolu, a nawet w Żytomierzu, są miejsca, enklawy, które są bardzo podobne. W Polsce jest w ogóle jedno takie miasto, niezwykle podobne do Cieszyna. Niezwykle, nie te na granicy niemieckiej, Przemyśl. To jest niezwykle, też byłem sporo czasu w Przemyślu, miałem tam biuro, rozmawiałem z ludźmi przez wiele lat. Bardzo ciekawe miasto, choć nie z takim potencjałem jak Cieszyn z powodu kulturowych, w sensie elity. Natomiast jak się jest teraz na Kresach, kiedy jest wielki renesans polskości, ponieważ znaczna część ludzi z rodzin mieszanych ujawnia, bo się bali wcześniej z racji z akcji ukraińskiej nacjonalistów. W tej chwili to zupełnie zniknęło i pojawił się wielki renesans kulturowy polskości, już nie mówię o zabytkach oczywiście. To ja bym Państwa zachęcał w przyszłości, myślę, że będą następne wydania, ale żeby też pojechać tam na Kresy, bo to jest kopalnia podobnego zagadnienia. I tak dzisiaj do mnie dzwonił człowiek z Warszawy, naukowiec, i mówi: wiesz, coś trzeba zrobić w tej Unii Europejskiej między Wiedniem, Lwowem, Krakowem, a wy w Cieszynie to rozumiecie, że przecież nie możemy być zdani na tą Brukselę. My tu musimy coś w Europie Środkowej, bo dojdzie Ukraina, my tu musimy, może Białoruś odzyskamy, będziemy w stanie geopolitycznie rozmawiać. Pan mówił, że przed wojną były mniejszości, które się nie identyfikowały z Polską. Ja myślę, że to nie tak należy przedstawiać, bo jak popatrzymy na pierwszą Rzeczpospolitą, to przecież były różne narody, one się identyfikowały z państwem, ale państwo nie było w rozumieniu Dmowskiego jednonarodowe, tylko były różne narody, dzisiaj już nie trzy, tylko cztery by były, a może więcej. Więc myślę, że to jest świetny temat, żeby wyjść z tym szerzej, z ofertą nawet do Austriaków, do Ukraińców, prawda, do Litwinów, Białorusinów, którzy rodzą się w swojej świadomości. To jest świetny asumpt do dyskusji, do dalszej pracy nad wieloma innymi miejscowościami. Właśnie Grodno, gdzieś pod Wilnem. Jest mnóstwo miejscowości pod Lwowem, bo Lwów rzeczywiście no, z racji masowego napływu Ukraińców stracił ten charakter, ale jest mnóstwo Berdyczów, no mnóstwo takich mniejszych miasteczek, mniejszych od Cieszyna, nie mają niestety uczelni, ale klimat się właśnie zachował nasz tutaj i mnie jest z człowieka tu stąd, ja po prostu się czuję jak u siebie tam na Kresach Wschodnich, także zachęcam, żebyście Państwo pojechali. Dziękuję. Jeżeli mogę, to dziękuję oczywiście, dziękujemy za ciepłe słowa. Ja mówiąc o ludności, która się nie identyfikowała z polskością, zaznaczyłem, powołując się zresztą na dane statystyczne, że mówię o okresie międzywojennym. I tam rzeczywiście dane oficjalne, czyli raczej zaniżające, mówiły, że 35% deklarowała się jako Ukraińcy, Żydzi, Białorusini, wymieniam w kolejności wskazań. I wszystkie one łącznie stanowiły 35% obywateli drugiej RP. Co do Przemyśla, podzielam Pana zdanie i nawet zacząłem sobie robić notatki zestawiające Cieszyn, Kraków i Przemyśl i mam nadzieję, że coś się z tego urodzi. Ale jedna rzecz jest tak na dzień dobry, żeby nie wchodzić w masę zawiłości przemyskich, to jedna rzecz jest na dzień dobry uderzająca i w tym wymiarze Przemyśl ewidentnie przegrywa z Cieszynem. To znaczy, jeśli pominiemy ostatni rok, czyli agresję rosyjską, to Przemyśl ma i miał problem ze swoim położeniem przy granicy z Ukrainą, ze swoimi Ukraińcami, czyli ludźmi, którzy mieszkają w Przemyślu z dziada, pradziada i z faktem, że jest tak zwaną bramą na wschód. To nie jest coś takiego, jak mamy w Cieszynie, gdzie ta wielość, znowu nie chcę mówić wielokulturowość, ale wielość jest częścią lokalnej społeczności tkanki miejskiej. Tam, zobaczcie Państwo, Przemyśl wyrasta, znowu, cały czas mówię o okresie przed 24 lutego, jak jest teraz, nie wchodzę w to. To właśnie z Przemyśla dochodziło w mediach publicznych do najczęstszych komunikatów pokazujących antagonizm narodowościowy, który nie jest antagonizmem rdzenni biali Europejczycy kontra muzułmanie. Tylko tam te protesty, marsze, demonstracje nacjonalistów były wymierzone w ludność ukraińską. Przede wszystkim w tych, którzy mieszkają w Przemyślu i w okolicznych wioskach, tam mamy wsie, które są w bardzo dużym stopniu ukraińskie, do dziś.
ale także poniekąd gdzieś tam przynajmniej w tle pobrzdękiwał fakt, że 10 km od Przemyśla jest wschodnia granica Unii, gdzie zaczyna się inny świat. Mam wrażenie, że Przemyśl z tym elementem swojej tożsamości ma problem i nie chciałby na przykład reklamować się jako miasto na rubieżach Unii, miasto, gdzie, jak to się mówi, wschód przenika się z zachodem, że to jest z ich punktu widzenia coś wstydliwego, co dodatkowo pogłębia ich swego rodzaju traumę związaną z degradacją ze statusu miasta wojewódzkiego. Myślę, że to będzie ostatnie pytanie od publiczności. Będziemy pomału zmierzać do finału. Proszę pana. Panowie, ta cała analiza metodologiczna na początku różnego rodzaju dywagacji to jest jedno, natomiast ja jestem głęboko przekonany, że ten tytuł jest tak naprawdę projekcją marzenia. O tym, że gdzieś tam w głębi siebie myślicie o tym, że ten Cieszyn nie tylko, że może być, ale że on jest, tylko że pewne rzeczy nie zostały zrealizowane. Co miasto powinno w najbliższym czasie, w najbliższych latach robić, nie wiem, czy władze samorządowe, mieszkańcy, żeby jednak ten Cieszyn był tym punktem odniesienia dla całej Europy Środkowej. Ja się uchylam od odpowiedzi, powiem wprost, bo się na tym nie znam, a nie chciałbym czarować jakimiś moimi wizjami, które mają się jak pięć do nosa do uwarunkowań lokalnych. W ostatnim punkcie książki, zatytułowanym Tożsamość na sprzedaż, ze znakiem zapytania, zastanawiamy się w kontekście takim właśnie, za przeproszeniem, marketingowym, ale robimy to bardzo delikatnie, ponieważ nie chcemy, i ja się w ogóle nie czuję na siłach, żeby jakieś strategie wymyślać czy coś takiego. To jest bardziej, służy podkreśleniu tego, o czym wspomniałem, czyli że to, co tutaj jest środkowoeuropejskiego, tak strzeli miasta wypływa, a nie jest efektem jakiejś strategii propagandowo-marketingowej. Ja nie potrafię powiedzieć, co Cieszyn powinien zrobić. Ogólnie się od strony strategicznej tak sobie czuję, bo nie wiem, co Wrocław powinien zrobić, żeby być lepszym czy ciekawszym miastem. Ale dział strategii na rzecz budowy stolicy mógłby powstać. Ale na przykład... Dobrze opłacanymi stanowiskami naturalnymi. Ale na przykład ja jako ktoś, inaczej, nie chciałbym wystąpić w gronie tych osób, które były jak gdyby pomysłodawcą tej idei, bo niestety boję się, że gdyby, że tak powiem przewrotnie, gdyby Cieszynowi wyszło, to stałoby się miastem, które o wiele mniej by mi się wtedy podobało. Na szczęście nie mam władzy kreowania sukcesu i porażek Cieszyna, więc mogę spokojnie powiedzieć, żebym tego nie chciał, a włodarze mogą się tym w ogóle nie przejmować. Natomiast z mojego osobistego punktu widzenia kreowanie, strategie, tożsamość marketingowa to jest coś, od czego wolałbym się trzymać z daleka. Ale za 100 lat to ta książka może być właśnie tym punktem odniesienia. Ale ja myślę, że tą stołeczkę trzeba widzieć nieco inaczej, to znaczy nie poprzez ani wielkość, ani centralne położenie, ale właśnie poprzez tożsamość, tą pewną specyfikę, prawda, o której staram się napisać w tej książce i która, to co Marcin powiedział, że ta lokalność jest taką bardzo pozytywną cechą Cieszyna, prawda? Czego ja się najbardziej boję? Ja bym się najbardziej bał, to może trochę Państwa zszokuje, na mało turystów w Cieszynie, że nagle będzie w Cieszynie jak Kraków czy Praga, że rzesze turystów, a my będziemy robić za eksponaty, za takie małpy w klatkach i staniemy się produktem turystycznym w pewnym sensie. Ja jestem się za bardzo umiarkowanym ruchem turystycznym. To pozwoli zachować pewną specyfikę miasta, wydaje mi się. Proszę zauważyć, ja tu mogę sięgnąć po wrocławskie doświadczenia, bo tak, z jednej strony to, o czym mówimy, co jest środkowo-europejskością, gdzieś tam cały czas pobrzmiewa i to bardzo mocno. To ta kumulacja kultur, języków, religii, wyznań i tak dalej, ale proszę zwrócić uwagę, że stąd jest tylko krok do wielokulturowości rozumianej jako marketingowa wydmuszka. Coś na ten temat wiem, ponieważ Wrocław przeszedł przez tą chorobę i koleżanki z zakładu napisały, przepraszam za autopromocję, ale nie ja byłem autorem, ale napisały książkę pod bardzo wymownym tytułem o wielokulturowości monokulturowego Wrocławia.
Moim zdaniem tytuł jest hitem, doskonale pokazującym projekcje mieszkańców, którzy... Badania były robione 10 lat temu, książka wyszła w 13, badania 11-12. Wrocławianie gremialnie, bo niemal w 95%, to się nie zdarza w rzeczywistości społecznej, orzekli, że ich miasto raczej lub zdecydowanie jest wielokulturowe. Oczywiście jako socjolog muszę pochylić czoła przed czymś takim, bo to jest pewien fakt społeczny, to znaczy ludzie tak odbierali swoje miasto. Ale historia dała miastu i tym respondentom potężnego przytyczka, bo książka może schodziła z prasy drukarskiej, gdzie gdy do Wrocławia przybyła ekipa rumuńskich Romów, którzy chcieli zająć, założyć sobie koczowisko na jednym z osiedli i od razu powstał gwar na zasadzie my ich tu nie chcemy. Czyli mówiąc krótko, ładna mi wielokulturowość. Tak jak w Gdańsku. Tak jak w Gdańsku, Gdańsk jest dokładnie tym samym. Troszkę w tym kierunku też swego czasu szedł Lublin, ale Wrocław i Gdańsk, tak, powstały książki pokazujące palce Wrocław i Gdańsk jako miasta, które sobie zrobiły po prostu żarty z wielokulturowości, a to była po prostu, proszę Państwa, część marketingowej strategii miasta. Oczywiście, przyciągnąć turystów, studentów, inwestorów, bo miasto jest rzekomo bardzo otwarte, hasło marketingowe to Wrocław miejsce spotkań. Miejscowi sobie zaszydzili wlepki w tramwaju, dając plac dominikański, jeden z największych placów skrzyżowań we Wrocławiu. Wieczór, ze wszystkich czterech stron nadjeżdżają samochody, oczywiście stoją w gigantycznym korku i podpis Wrocław miastem spotkań. Tak miejscowi niektórzy odebrali ową strategię marketingową i to niestety zrobiło miejscowym też trochę krzywdy. To znaczy Wrocław na tym zyskał wizerunkowo bardzo, bez dwóch zdań. Natomiast ludzie uwierzyli, że żeby być miastem wielokulturowym, wystarczy mieć knajpy etniczne z jedzeniem gruzińskim na przykład. Wystarczy, że mamy synagogę, w której się odbywają imprezy kulturalne. Wystarczy, że mamy na przykład, nie wiem, występy Romów, którzy prezentują swoją kulturę. Ale to jest coś, co w literaturze funkcjonuje pod mianem wielokulturowości butikowej. Czyli pooglądać sobie, posmakować, polizać. Ale jak już realnie Romowie przyjeżdżają, to nie. Wrocławianie uwierzyli, że są mieszkańcami miasta wielokulturowego i otrzymali błyskawicznie zimny prysznic, który w sensie społecznym, ale także pewnej polityki miejskiej, ten mit okazał się po prostu fałszywy, bo ludzie nagle uwierzyli, no jak my? Przecież my jesteśmy wielokulturowi. Dwa ostatnie pytania, ale naprawdę będziemy się sprężać. Proszę pan stół. Ja chciałem się zapytać, czy panowie sugerują tam w pewnych fragmentach swojej książki, żeby zachować pewnym w dużym stopniu tutaj zabytki, które charakteryzują czy podkreślają tożsamość Cieszyna, które są w zasadzie opłakanym stanie, jak tak spojrzeć za te fasady. I tutaj jest na przykład, chcę tak wszystkim przypomnieć, że tutaj jest strzelnica na bodajże ulicy Michejny, która się rozpada w sumie od połowy. Jest to jakiś w jakimś stopniu zabytek XVIII-wieczny, który tak niszczeje, że się w końcu do połowy rozpadnie i powstanie tam jakieś centrum handlowe, może bardzo urbanistycznie tutaj w nieodpowiednim wystroju zewnętrznym. Ludzie będą może tak, komercja, no coś fajnego, zobaczymy, przejdziemy się, zakupimy tam jakieś towary, ale w tym momencie pewien element z tych wszystkich klocków cieszyńskich, które tutaj są poustawione na przestrzeni stuleci, ulegnie zniszczeniu bezpowrotnie. Bezpowrotnie ulega zniszczeniu tutaj wiele elementów tożsamości tego miasta, jeśli już rozmawiamy o mieście, które w zasadzie są w jakimś stopniu również bodźcem, żeby odwiedzić Cieszyn ludziom spoza czy regionu, choćby nawet z tych satelitarnych tutaj miejscowości, które się znajdują na obrzeżach Cieszyna. Im mniej tego, tym mniej wspomnień, tym mniej, to są
są zabytki w sumie architektury, jak tam na tych tablicach widnieje, które są bardzo już podniszczone i zardzewiałe architektury polskiej, no ale w tym można się tutaj sprzeczać, architektury polskiej, architektury tych czasów, w których tutaj rządzili, czy tutaj rządziła to monarchia KUK, albo rządziło po prostu Królestwo Czesko-Morawskie, bo należał Cieszyn do tego. Można się tutaj sprzeczać, jeśli chodzi o historię, czy w ogóle ten rejon kiedyś był pod zaborami, bo w zasadzie jak ktoś prześledzi historię i zna się na nim trochę, to dojdzie do tej konkluzji, że jednak Cieszyn nigdy nie był pod zaborami, bo nigdy w zasadzie nie należał do Królestwa Polskiego. No, tym. Ale ludność jest pomieszana. Każda społeczność tworzy część tej spieranki etnicznej Cieszyna do chwili obecnej. My takiego postulatu nie formułujemy wprost oczywiście w książce. Wydaje mi się, że to, co pan powiedział, to jest oczywiste, bo o tkankę miejską trzeba dbać. Oczywiście to jest pytanie już pana burmistrza bardziej. Na ile starcza pieniędzy dla tego typu przedsięwzięcia, bo to są pewne koszty. Ale oczywiście zgadzamy się z panem jak najbardziej. To jest ten element toposu miejskiego, który też kształtuje, no bo codziennie patrząc na miejsca, kształtujemy swoją tożsamość. To jest postulat. W tej chwili, postulat, bo można nawet zabytki zaadaptować i zrobić z tego na przykład jakąś galerię, czy choćby sztuki, czy butik, czy komu jaki przyjdzie pomysł do głowy, ale żeby zachować po prostu tą bryłę miejską, która jest wykluczana w całości. Tutaj sporo Ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Od pana burmistrza. Mnie trochę sprowokował pan profesor Dziadzia, jego pytanie, bo teraz miasto Cieszyn stoi na progu prac nad nową strategią rozwoju miasta. Tą wizją na bazie diagnozy, potencjału tego jednego zasobu, który mamy. I tak się zastanawiam, więc może pytanie rzucone w przestrzeń, na ile ta książka powinna być podstawową lekturą dla osób, które będą pracowały nad tą strategią, dla urzędników, dla radnych, którzy tą wizję rozwoju miasta w perspektywie 10-15 lat będą dzisiaj, czy w perspektywie roku kreowali. Znaczy ja myślę, że na pewno nie zaszkodzi. Tak? Jestem pewien. Znaczy na pewno też pozwoli na miasto spojrzeć z nieco innej perspektywy, a im więcej perspektyw, tym lepiej. Zwłaszcza jak się tworzy wizję, to wiadomo, że zburzamy konflikt, jest im więcej opcji, tym jest to korzystniejsze dla finalnego, prawda? Tak, ja podtrzymując to, co powiedziałem, czyli że nie czuję się na siłach, żeby dawać rady pod kątem strategicznym, marketingowym, to mógłbym powiedzieć tylko coś takiego, że chyba kluczowa sprawa, tak jak w środowisku przyrodniczym, to jest tak zwany zrównoważony rozwój. To znaczy, niejedno miasto chciałoby być bardzo atrakcyjne dla inwestorów, turystów i tak dalej, ale czasem, przykładów w Europie mamy multum, ten pomysł jest przegrzany. I nagle się okazuje, że taka Barcelona czy Wenecja wita turystów, prawda, napisem, żeby sobie pojechali do domu. Bo miejscowi dość często z tego mają niewiele albo mają negatywy, czyli rynek przestaje być ich. Ja to widzę we Wrocławiu. Na piwo na rynek nie poszedł, bo to nie jest prawie, że mój rynek już. To jest rynek dla turystów, dla przyjezdnych i bynajmniej nie mówię o narodowości tych turystów. To jest po prostu dla turystów. Natomiast mieszkańcy otrzymują wyższe ceny, otrzymują to, że centra miast są wynajmowane dla turystów, otrzymują zamianę miasta w takie permanentne centrum rozrywkowe. I nieliczni w tym ludzie z zewnątrz, na tym miejscu zarabiają, natomiast miejscowi dostają śmieci. W sensie dosłownym również, to znaczy śmieci pozostawiane przy kultywacjach, po turystach, hałas, smród, imprezę, która trwa 24h i wiele osób tego nie chce. I dziękują, najpierw są dumni, że oczywiście przyjeżdżają do naszego miasta, a potem się okazuje, że tego nie chcą.
Książka może dać pewne bodźce czy inspiracje do turystyki kulturowej, czyli opartej na nieinwazyjnych pomysłach, takich, które miejscowym nie wyrządzą krzywdy, że poczują się turystami, przepraszam, ludźmi drugiej kategorii. Proszę Państwa, taki błąd, coś takiego jest bardzo łatwo wdepnąć, za przeproszeniem. Dobrym przykładem czegoś takiego są Słubice na granicy niemieckiej, gdzie mieszkańcy stwierdzili wprost, w wywiadach na przykład to wychodziło, że mają pretensje do władz swojego miasta, że za bardzo promują miasto pod kątem Niemców. Tych Niemców z Frankfurtu, czyli z Zamostu, tak jakby tutaj z drugiej strony Polski. To znaczy, jeżeli są remonty i udoskonalenia, to w tych miejscach, do których Niemcy zaglądają. Że miasto tak się zwróciło w stronę sąsiada zza rzeki, bardzo dobrze, bo to jest jeden organizm sztucznie podzielony, Państwo to wiedzą najlepiej, że jak gdyby zapomnieli o tym, że miasto ma przede wszystkim swoich mieszkańców. Tu są pieniądze unijne deprobujące bardzo władze miasta, bo władze chcą mieć środki na inwestycje. Czyli co, reasumując. Cieszyn jako stolica Europy Środkowej. Czy to jest projekcja, marzenie autorów książki? Ja raczej nie zgodziłbym się z tą tezą po lekturze, ponieważ ta książka jest taka no, dosyć krytyczna, delikatnie mówiąc, czy miejscami wręcz obrazoburcza, chociaż autorzy deklarują sympatię do tego miasta. Przyznam, że ja podczas lektury miejscami się czułem, jakbym czytał słynny artykuł Igora Miecika z Gazety Wyborczej sprzed kilku lat. Inaczej mówiąc, mi osobiście wydaje się, że kilka wątków zostało jednak podkoloryzowanych, tak mi się wydaje. Jednak nie wybrzmiało to tutaj podczas tego naszego dzisiejszego spotkania. Autorzy nie chcieli zdradzać zbyt wielu szczegółów. Także teraz Państwo muszą po prostu tą książkę przeczytać, do czego serdecznie Państwa zachęcamy. I niestety już naprawdę musimy to spotkanie kończyć, bo Pan Profesor jest teraz... I może wtedy zrobić debatę. Także...